Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. A dzisiejszy odcinek poświęcimy, no jak zawsze ważnemu tematowi, otóż pochylimy się nad taką oto sytuacją, w której ludzie wypowiadają rzeczy, które nam nie odpowiadają. I pytanie, jak my na to reagujemy. Również pochylimy się nad taką sytuacją, kiedy to... Znajdujemy ludzi, którzy ośmielają się nie podzielać powszechnej narracji i mówią rzeczy, które są niepolityczne, niewygładzone, ale mówią dosadnie i takim językiem, który może kogoś ranić. Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Otwieram Ewangelię Jana, rozdział 18, od 19 wersu do 23. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus, ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Smutna sytuacja, w której stworzyciel świata, Boży Syn Jezus Chrystus, przez zwykłego grzesznika jest bity po twarzy. No nieprawdopodobna bezczelność i chamstwo. Prymitywizm. Tym bardziej, że Jezus powiedział mu tak. Skoro źle powiedziałem według ciebie, to udowodnij to. Ale jeśli powiedziałem coś prawdziwego, to jaka jest przyczyna, dla której mnie uderzyłeś? I to jest dla nas wskazówką, w jaki sposób my powinniśmy się zachowywać we wszelkiego rodzaju konwersacjach gdzie jak wiemy z doświadczenia różnie to bywa z naszym zachowaniem. Nie zawsze musimy się zgadzać z opiniami naszego interlokutora. Nie zawsze musimy się zgadzać z tym, co nasz przeciwnik w dyskusji podnosi. Nie mamy takiego obowiązku. Ale to jest rzecz najważniejsza. Jeżeli szanujemy naszego Boga, jeżeli szanujemy Słowo Boże, to pamiętajcie, że w każdej sytuacji, nie godząc się na to, co słyszymy, mamy obowiązek wykazać, że interlokutor delikatnie mówiąc się myli albo wprost kłamie. Ale jeśli mówi prawdę, jeśli mówi prawdę, a do tego jeśli my nawet wiemy, że mówi prawdę, to jaka jest przyczyna, jaki jest powód? dla którego się sprzeciwiamy takiej osobie. Ponieważ kościoły na co dzień mają ten problem, od pomówienia, plotki, kłamstwa, a jakże, jak się wtedy zachowujemy? Najczęściej jest tak, że bierzemy udział w tym rozpowszechnianiu kłamstwa i plotki. Niestety to prawda. Obrzydliwa prawda. I w ten sposób rozsadzamy nasze kościoły od wnętrza, od środka. I to też jest prawda. A niestety starsi kościołów czy pastorzy nic z tym nie robią, bo boją się stracić jakąś tam osobę, która jest członkiem zboru. Ojej, co za strach im towarzyszy. To lepiej je gnije. Tylko, że taki kościół po jakimś czasie po prostu duchowo śmierdzi. To się da wyczuć nawet na odległość. Jeżeli słyszysz jakąś wypowiedź i wiesz, że to jest niezgodne z tym, czego uczy słowo Boże, na przykład nie przyjmuj skargi przeciwko starszemu, jeżeli nie opiera się na zeznaniu co najmniej jednego czy dwóch świadków, a nawet dwóch lub trzech świadków. To przyjmujesz to oskarżenie? Niedawno miałem taką sytuację, kiedy ktoś właśnie w ten sposób postąpił w stosunku do starszego. I co ze Słowem Bożym? Co Słowo Boże mówi w tej sprawie? No nie przyjmuj skargi. A więc nie rozpowiadaj, nie opowiadaj o tym, nie roznoś tego i tej informacji, bo Zgodnie z tym, co, co uczy Słowo Boże, to jest kłamstwo. Jesteś winien kłamstwa. Jesteś winien pomówienia. Podobnie jest wtedy, kiedy plotkujemy, a wiesz, ten to, tamta, to, tamto. Czy Biblia nie mówi, że po pierwsze, powinieneś zorientować się, o kim mowa? Jeżeli to jest starszy, nie ma świadków, w ogóle koniec rozmowy i napomnienie dla osoby, która przychodzi z plotką. Jeżeli to nie jest starszy, to natychmiast powinieneś powiedzieć, dobrze, to chodźmy do tej osoby i wyjaśnijmy sprawę. Przekonasz się, że ten, który przyszedł do ciebie z plotką, zaniec w świecie, nie będzie chciał pójść do osoby, o której plotkuje. Bardzo szybko się o tym przekonasz. Tchórz i plotkarz weźmie nogi za i ucieknie. A jak okaże się, że mimo wszystko będziesz rozmawiał z tą osobą, to ten plotkarz i tchórz zarzuci ci kłamstwo, że on nic takiego nie mówił. Ja takie historie w życiu przeżyłem, więc wiem o czym mówię. Dlatego nie znoszę takich ludzi i jeśli nie ma szans, żeby się nawrócili, wygonić z kościoła, bo zniszczą kościół. No i mamy drugą sytuację, o której wspominałem na początku, kiedy ktoś mówi rzeczy, Niepolityczne. Tak to nazwijmy. Tak odpowiada że kapłanowi? A przepraszam, a czego się spodziewał ten sługa? Że co Jezus zrobi, zaprzeczy prawdzie? Że powie, no jak arcykapłan, to ma zawsze rację. Nie wolno podważać jego zdania. Tak miał powiedzieć? Może ktoś ma takie wyobrażenia, ale Biblia mówi wyraźnie. My powinniśmy być świadkami prawdy. Tak, tak lub nie, nie. A wszystko, co ponad to, od diabła pochodzi. Śmiać mi się chce, ponieważ kilka lat temu, powiedzmy jeszcze 2 trzy lata temu, kościoły ewangelikalne w Polsce były bardzo, ale to bardzo takie wygładzone w swoich wypowiedziach, takie bardzo polityczne, byle tylko nikogo nie dotknąć, byleby tylko wszystkich wycmokać i każdy, żeby był zadowolony z tego, co słyszę. No i pojawił się Cyrikas, Kurylas, no jeszcze bym dodał Ciesiłkę i paru innych, jak dzisiaj Lewandowski na przykład ze Szczecina. Nie tylko oni zresztą. I nie tylko z naszej denominacji. I okazało się, że ci ludzie mówią rzeczy przerażające. Ja mówię rzeczy przerażające. Jak można mówić publicznie o grzechu w kościele? Jak można mówić publicznie, że pastorzy w kościołach cudzołożą? A robią to. I to nie z jedną kobietą. Ale w jednym przypadku przynajmniej z pięcioma czy sześcioma. I oczywiście nic im się nie stało. Biskupi nawet paluszkiem mnie machnęli, żeby do porządku ich przywołać. Kiedy niektórzy to słuchają, to im po prostu szczęki się zaciskają i gdyby mogli, to by mnie zadusili. Ale nie mogą. Ale nie mogą. No dobrze, to ja mam pytanie do Was, Panowie i Panie również. Czy mówię prawdę, czy nie? Bo jeżeli nie mówię prawdy, to mi to udowodnijcie. A jeżeli mówię prawdę, to dlaczego jesteście wściekli? Z jakiego powodu? Powinniście się cieszyć, że ktoś mówi prawdę. Przecież wszyscy jesteście podobno sługami prawdy. A może prawda nie ma dla Was żadnego znaczenia, jest tylko kłopotem, którego należy się wyzbyć, a więc nie mówić prawdy. No cóż, Pan Bóg zrobił psikusa tym wszystkim biskupom, pastorom, prezbiterom. I powołał sobie takiego prowincjusza, dresiarza, górala, do tego jeszcze polsko-greckiego. Już była nadzieja, że jak poszedł do szpitala, to będzie z nim spokój. No i nic z tego. I nic z tego. Otóż ja wam obiecuję, panie i panowie, że wam nie dam spokoju. Nie mam zamiaru z wami personalnie walczyć, chociaż wyrobicie to personalnie, ale dawno wam to wybaczyłem i tak w ogóle to mam to w nosie. Dopóty dopóki nie będziecie zachowywali się jak słudzy Jezusa Chrystusa, dopóty dopóki nie będziecie głosili prawdy, ale będziecie głosili kłamstwa, będziecie słyszeli nieustannie, nie tylko z bielska ale z innych miejsc Polski, z innych kazanic również. Słowo napomnienia. I możecie kwiczeć, możecie wyć, możecie tłuc pięściami po stole, możecie między sobą rozprawiać, a żebyście wiedzieli, że takie rzeczy wychodzą. Wy sami nawet rozpowiadacie to za plecami innych. A niestety i do mnie takie rzeczy dochodzą i to z pikantnymi, że tak powiem, e, e, słówkami o tak to nazwę. Więc jeżeli nawet rozmawiacie e, we własnym gronie, to też się zastanówcie, do kogo mówicie. Bo ludzie tego nie trzymają w cichości, ale rozpowiadają to. I powiedzcie, czy to jest właściwe? Czy to jest właściwe? No chyba nie. Chyba nie. Pan Bóg zawsze znajdzie sobie sposób na to, żeby napomnieć tych, którzy świecy nie chcą być napomniani. Żeby nazwać po imieniu to, co powinno po imieniu być nazwane. Grzech ma być nazwany grzechem, kłamstwo kłamstwem, przestępstwo przestępstwem, cudzołóstwo cudzołóstwem, a jak się komuś to nie podoba, to przecież nikt nie musi być chrześcijaninem. Chrześcijaninem jest się z łaski. Uczniem Jezusa stajemy się z łaski, a nie z urodzenia, bo tata, bo mama, bo dziadek, bo wujek byli pastorami. To nie znaczy, że ty się urodziłeś pastorem. Urodziłeś się grzesznikiem, chłopie. Musisz się nawrócić. Stać się nowym stworzeniem. Pan Bóg nie ma wnuków. Bóg ma tylko synów i córki, ale nie ma wnuków. Pamiętaj o tym. Tak więc moi kochani, interlokutorzy, jeżeli mówię nieprawdę, udowodnijcie. A jeżeli mówię prawdę, to wypadałoby pokutować. Ale jak widzę, po was to jak po kaczce spływa. Znam to, bo po mnie też spływa. Ale nigdy po mnie nie spływa, jeżeli ktoś powie mi prawdę. Nigdy. A wiecie dlaczego? Bo ja się boję Boga, a wy się Boga nie boicie. Wy macie Boga i jego słowo w głębokim poważaniu. No to gratuluję postawy i oczekujcie, że następne napomnienia popłyną. Amen.